Jeszcze raz, Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Przedstawiam sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Przemysława Krycha, reprezentowanego przez adwokatów Karinę Aust-Niewiadomską oraz Krzysztofa Sajchę z dnia 3 stycznia 2019 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Urbaniaka. Marszałek Sejmu na podstawie artykułu 7c ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora skierował w dniu 29 stycznia 2019 roku powyższy wniosek do Komisji Regulaminowej w celu rozpatrzenia. Komisja po rozpatrzeniu tego wniosku na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2021 roku na podstawie artykułu 7c ust. 5 wyżej wymienionej ustawy przedkłada propozycję odrzucenia wniosku oskarżyciela prywatnego Przemysława Krycha z dnia 3 stycznia 2019 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Urbaniaka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle.